Witamy gorąco i zapraszamy na popołudniowe fakty. Bogdan Zalewski i Ewa Kwaśny. No, mamy nową wersję powiedzonka Sieć w kącie, znajdą cię. Tym razem brzmi ono: stój w bramce, masz szansę. Masz szansę u nowego selekcjonera piłkarskiego Adama Nawałki, który wypatrzył młodego, zdolnego chłopaka, bramkarza Rafała Leszczyńskiego spod warszawskich Ząbek. Tak, z pierwszoligowej drużyny, nie z ekstraklasy. No, z Ząbek pod Warszawą musi pan Rafał, 21-latek, mieć niezły ząb do gry. Będziemy mieć też na oku Wrocław po wczorajszej wielkiej awarii wodociągowej. Sprawdzimy, jak dzisiaj wygląda tam właśnie ruch w mieście. Czy wszystko już wróciło do normy? Mogą być jeszcze korki, musicie się uzbroić w cierpliwość. No, a skoro powiemy o tych podziemnych instalacjach, to jeszcze powiedzmy może o dnie oceanicznym, bo jak twierdzą uczeni, to dno, ta glina z dna była podobno niezłą pożywką dla DNA. Podobno wszyscy jesteśmy z tej samej gliny. Z tej samej gliny jesteś co ja? Nie, to niemożliwe. Nie zgadzam się. Ja nie z roli ani z soli. I co jeszcze dzisiaj w popołudniowych faktach? Będziemy... Rosja. Ba, właśnie, będziemy w Rosji. Okazuje się, że tam, jak w horrorze Hitchcocka, ptaki, wrony atakują mieszkańców. Nawet misie na Kamczatce wprowadzono godzinę policyjną właśnie z tego powodu. Wszystko opowie nasz korespondent. No, w Rosji wrony, a we Francji drony. Drony będą patrolować pociągi, żeby było bezpieczniej jeździć pociągami we Francji. Zapraszamy was bardzo gorąco. U nas zawsze najciekawsze, najważniejsze najbardziej fakty. Pociągające. Tematy. Tak. Zapraszamy do 19:00.